W dniu dzisiejszym spotkaliśmy się o godzinie 10 po to, aby nasi darczyńcy mogli dostarczyć nam paczki, które następnie rozwozimy do wybranych przez nich rodzin. Możemy to robić albo z naszym darczyńcą, większość rodzin wyraziła na to zgodę, albo wozimy paczki samemu. Mamy ich bardzo dużą ilość, także mamy bardzo dużo pracy. Ciężkie są paczki? Większość tak, natomiast są bardzo duże gabarytowo i ciężko jest w nich określić, ponieważ my nigdy nie zaglądamy do paczek. Ciężko w nich jest określić, co jest tak naprawdę, także dopiero jak się podniesie, to wiadomo, czy jest lekka, czy ciężka. Ilu jest takich wolontariuszy dzisiaj w sztabie, takich jak pani? Dzisiaj jest nas bardzo dużo. Normalnie wolontariuszy chodzących po rodzinach było troszkę mniej, ale dzisiaj mogły przyjść wszystkie osoby chętne, które chciały w jakikolwiek sposób pomóc. Dzisiaj jest finał projektu Szlachetna Paczka w Świnoujściu. Paczki są dostarczane od darczyńców i trafiają do rodzin w Świnoujściu i okolic. W tym roku do projektu włączyliśmy 44 rodziny ze Świnoujścia i okolic. A w takim razie ile jest paczek? Ile jest paczek? Ciężko powiedzieć. Do tej pory średnio dla jednej rodziny trafia około 30-40 paczek. Jakie najbardziej prozaiczne potrzeby? Na przykład krem do twarzy, chemia, żywność, odzież. Takie podstawowe produkty, rzeczy. Wolontariusze przez 2 miesiące tak naprawdę odwiedzali rodziny, badali ich potrzeby, co potrzebują, czy tak naprawdę warto włączyć się do projektu i były poszukiwania darczyńców. Tak? I w dniu dzisiejszym właśnie darczyńcy przywożą paczki i tak naprawdę dziś, jutro wszystkie rodziny są obdarowane ze Świnoujścia.